Dowodzik, proszę. Co wy mi tu dajecie? A, paszport. Paszport trzeba najpóźniej po świętach zwrócić. Ale dlaczego ja mam zwracać? Nie róbcie ze mnie idioty. Za granicą byliście. W Londynie. Aha, to... Semczuk, do radiowozu. Ale za co? Dlaczego? Ciebie to za samo nazwisko. Szeregowy, jesteście wolni, a ja tu z obywatelem porozmawiam. Cześć, dzisiaj odcinek specjalny i nasz specjalny gość, Przemysław Semczuk. Cześć Przemku. Cześć, kryminalista. Kryminalista, autor niezliczonej ilości publikacji o kryminalnej historii, dziejach w PRL-u, autor książek takich jak Czarna Wołga, kryminalna historia PRL, wampir z Zagłębia. No był jeszcze kryptonim Frankenstein, był też M jak morderca, czyli wampir z Krakowa, Karol Kot. I był maluch, biografia. Tak. Najbardziej rozchwytywana książka obecnie. Bo ja prywatnie jeżdżę małym Fiatem. Co prawda już nie PRL-owskim, trochę późniejszym, 96 rok, ale jednak maluch. Maluch to maluch, tak? Ponadczasowe auto i o tym dzisiaj porozmawiamy. Przemku, Czarna Wołga, chyba najbardziej legendarne auto tamtych czasów. Opowiedz, jak to było z tym porywaniem dzieci, czy jest to historia prawdziwa, jak to wygląda? Ty znasz ten temat najlepiej. Jak mawiają, w każdej legendzie jest ziarnko prawdy i mnie udało się odnaleźć to ziarnko prawdy, bo faktycznie do takiego porwania doszło w 1965 roku w Warszawie i świadkowie zapamiętali, że małą dziewczynkę uprowadziły dwie kobiety, i one wsiadły na rondzie do taksówki do Czarnej Wołgi. Następnego dnia pojawiły się anonse w prasie, że poszukuje się właśnie kobiet, które porwały dziecko i poszukuje się samochodu tej taksówki. Na szczęście dziecko udało się odnaleźć. Dwa dni później zatrzymano te kobiety. Jedna z nich po prostu zapragnęła mieć dziecko i uznała, że porwanie będzie najlepszym rozwiązaniem. A to nie było zbyt trudne w PRL-u, bo pamiętajmy, że wtedy używano takich dowodów osobistych, do których dziecko się wpisywało po prostu długopisem, więc wystarczyło je wpisać, dorobić sobie pieczątkę i wszystko już było legalnie. No, to nie była trudna sprawa. Stąd może też te historie, gdzie się niejednokrotnie mówi, że nie mam cię wpisanego w dowód. Tak? Ale rzeczywiście nie zgłosił się ten taksówkarz nigdy. No i stóp narodziła się legenda, a milicji tak po prawdzie wcale nie zależało na tym, żeby to prostować. I niech sobie ludzie opowiadają o tych czarnych wołgach porywających dzieci, bo dzieci znikało bardzo dużo. Ponad 200 dzieciaków rocznie znikało, po prostu było porywanych. I one się często odnajdywały po wielu, wielu latach. Nawet maluchy były porywane i później, kiedy udawało się odnaleźć już takie kilkunastoletnie dzieci, to był problem, której rodzinie oddać. No nie było wtedy badań DNA. No tak, ale Czarna Wołga ma też swój epizod także w historii wampira z Zagłębia. Nie wiem, czy wiesz. Bardzo chciałem o tym posłuchać, bo jesteśmy w Zagłębiu, w stolicy, konkretnie w Sosnowcu. Za naszymi plecami były posterunek milicji i później policji, tak więc
Słuchaj, idę o zakład, że w tym posterunku musiały się też toczyć tutaj różne działania związane z poszukiwaniem wampira z Zagłębia. To raczej nie ulega wątpliwości. Także jesteśmy w idealnym miejscu. Co już później, kiedy zatrzymano Zdzisława Malchwickiego i jego rodzinę, Malchwickiego oskarżono o to, że był wampirem, tak? No to tam drążono taki wątek ostatniego zabójstwa Jadwigi Kuci, pracowniczki naukowej Uniwersytetu Śląskiego. I ta cała historia tak wyglądała, że oni tam zmieniali różne wersje tych wypadków. W końcu opowiadali, jak to niby było, że oni za tą kobietą jechali, śledzili ją właśnie taksówką Czarną Wołgą. Jeden z nią jechał w tramwaju, a dwóch braci jechało w taksówce. I kiedy dojechali do pętli Alfred w Katowicach, to tam ona wysiadła z tramwaju, oni wyskoczyli z tej taksówki. I też później milicja zupełnie nie poruszyła tego tropu. Nie szukano tego taksówkarza, nie szukano samochodu, to jest niebywałe. Czyli znowu Czarna Wołga się pojawia. Znowu Czarna Wołga, ale to jest ciekawe. Dwóch dziennikarzy, Andrzej Gaz i Jerzy Kamieniecki, jeździli po postojach taksówek w Katowicach i szukali tego taksówkarza i też nie udało im się odnaleźć. No nikt nie był taki głupi, żeby się zgłosić do takiej sprawy, bo potem to oznaczało tylko kłopoty. No jasne, że tak. No i stąd Czarna Wołga, która była w Warszawie wcześniej, Czarna Wołga, która tutaj została obwiana legendą. No i twoja książka. Wszystko to sprawia, że gdy ja się pojawię moją Wołgą na zlocie, to pierwsze pytanie jest, czemu jest nie czarna? No, bo jest niebieska. Tak, dokładnie. No. Czarna Wołga, tak? Czyli zachęcamy do tej lektury. Ja zapraszam do czytania, naprawdę ciekawa książka. A teraz druga, która mnie bardzo interesuje, czyli Maluch biografia. Powiedz coś o tym. Maluch, jaki był, każdy wie, jest to no, chyba najbardziej popularny samochód w PRL-u, bo pytałeś też o przestępców, tak. Czym jeździli. To przestępcy jeździli tym samym, co Polacy, czyli wszystkimi samochodami, które były dostępne. Nie wiem, czy pamiętasz film Sztos, oni tam jeździli tutaj Wartburgiem chyba, albo to była może Skoda Octavia, coś takiego. Tak to mniej więcej wyglądało. Tam był, w Sztosie był Peugeot 404, o ile dobrze kojarzę. Tak? Tak, to był Peugeot i też ciekawostka, Warszawa mojego kolegi grała w tym filmie. O, tak. Słuchaj, bardzo trudno było zdobyć samochód, a już do 72 roku, no to nieliczni mieli samochody. To właściwie auto oznaczało wysoki status społeczny. Oczywiście były już duże Fiaty, ale to też było auto z wyższej półki. To nie to tylko, że można go było kupić na talony, ale też cena była tak ogromna, że nie każdego było stać. No tu jest ciekawostka, że samochody jakby używane niejednokrotnie osiągały wyższe ceny niż nowe z fabryki z racji tej niedostępności. A to tak? Oczywiście, słuchaj, jak wprowadzono małe Fiaty i też był ten system talonów, takie były przydziały, samochód można było kupić, jak się miało talon, a talon upoważniał do zakupu. I teraz kupowałeś samochód, te osoby uprzywilejowane, choćby dziennikarze właśnie, oni dostawali talon raz na 4 lata. I też opowiadał mi kolega dziennikarz, mówi, słuchaj, dostałem talon, kupiłem tego małego Fiata, pojeździłem nim 4 latka, dostałem nowy talon, a tego 4-letniego malucha sprzedałem na giełdzie za tyle, co sobie kupiłem w pozbycie nowego. Świetnie. Taka była przewidka. Właściwie tak, jak się dostało talon, to można było tak, albo pożyczyć pieniądze, nawet jeśli się nie chciało samochodu, pożyczyć pieniądze, kupić samochód w polmozbycie i sprzedać go na giełdzie. Słuchaj, przebicie było niesamowite. Pierwsze maluchy kosztowały 69 tysięcy, a jadąc na giełdę, zaraz z tym nowiutkim samochodem, dostawało się około 120 tysięcy. Czyli przebitka razy dwa. Prawie dwa razy. Prawie dwa razy. Niesamowite. Czyli a jak ktoś... tutaj jakby temat, który będę chciał też poruszyć w kolejnych odcinkach, inwestowanie w klasyki. Ty wspomniałeś może o takim inwestowaniu w czasach PRL-a, czy zarabianiu. Ja będę chciał poruszyć natomiast ten wątek współcześnie, ale przepraszam, wróćmy do epoki, którą kochamy najbardziej. Jak ktoś nawet nie chciał mieć tego samochodu i nawet nie chciał go kupować i się w to bawić, to można było odsprzedać sam talon. Trochę taniej, ale gdzieś za 30 tysięcy można było sprzedać talon. Okej, czyli też... Więc to był po prostu interes życia, dostać taki przydział. Jeździli przestępcy właściwie wszystkim, co było dostępne. I tu też jest ciekawostka akurat z dużym Fiatem, bo rok 72 doszło do, wyobraź sobie, morderstwa posła na Sejm i redaktora naczelnego gazety Forum. Wyglądało to na dość takie brutalne morderstwo. Milicja zauważyła, że spod domu zniknął duży Fiat.
czyli morderca ukradł jego służbowego Fiata 125P. Czyli był to, nie wiem, rabunek i, nie wiem, morderstwo, które wyszło w efekcie? Domyślano się, że jest to morderstwo polityczne, aczkolwiek parę rzeczy tam zniknęło, między innymi zabrano spod domu samochód. Samochód odnaleziono na innej ulicy i wyobraź sobie, że zwrócono uwagę na to, że kierowca go zaparkował pod jakimś tam budynkiem i zaciągnął hamulec ręczny. Stąd wyciągnięto wniosek, że to musiał być zawodowy kierowca, bo zawodowi kierowcy mieli ten nawyk, że parkując zaciągali ręczny. Później, kiedy rzeczywiście schwytano morderców, okazało się, że ten, który zabrał auto, rzeczywiście miał zawodowe prawo jazdy. Wow, no to jestem pod wrażeniem właśnie tego sposobu myślenia, tak, ówczesnych funkcjonariuszy. Podałeś taki ciekawy przykład, gdzie taki niuans pozwolił znaleźć sprawcę. Natomiast może przytoć jakieś ciekawe przypadki w drugą stronę, tej nieudolności. Nieudolności, wiesz co, no pamiętajmy o tym, że była zupełnie inna technika w tamtych czasach. Oni nie mieli tego, co dzisiaj oglądamy w telewizji, te wszystkie cudowne ślady DNA, jakieś ślady biologiczne, tego wszystkiego wtedy nie było. Dysponowali zupełnie innym sprzętem. Kiedy toczyła się tutaj ta historia wampira z Zagłębia, no to cóż, Warszawa to był wóz najczęściej używany w milicji obywatelskiej. Przypominam sobie temat z książki innego autora, gdzie była przytoczona taka historia, że ówcześni funkcjonariusze niejednokrotnie jeździli w ogóle swoimi prywatnymi samochodami, tutaj też wspomnianą Warszawą, o której mówisz, no mieli zwrot za paliwo, ale używali swoich osobistych samochodów do celów służbowych, tak? No między innymi też pamiętam taką historię, której akurat nie opisywałem, ale to jest słynna afera cukrownicza w Szczecinie i wyobraź sobie, że jednym ze skazanych był komendant miejscowego posterunku, który własną syrenką podjeżdżał do portu i ładowali do niego worki z cukrem do bagażnika. Ciekawe, ile takich worków tam weszło, tak? No, syrenka była jednak bardzo fajnym autem i bardzo takim praktycznym. No, ja nawet chciałbym mieć dzisiaj syrenkę, ale mnie nie stać. No, syreny poszły w górę, jak i to mocno. Tak, dokładnie. Przemku, czyli no, ciekawe historie. Powiedz, co w najbliższym czasie możemy zobaczyć w księgarniach, poczytać, twojego autorstwa oczywiście. Wiesz co, teraz akurat na bieżąco to jest ten Wampir z Zagłębia, wydanie wznowione, rozszerzone, wzbogacone o nowe materiały, a myślę, że w tym roku, no nie udało się to w ubiegłym roku, bo mieliśmy taki plan, żeby Maluch biografia pojawiła się na wiosnę, niestety pojawił się wirus, a nie moja książka. I myślę, że w tym roku, ale też najprędzej to będzie jesienią, uda nam się tę książkę już wydać, żeby ona była w księgarniach. Jest poszukiwana. Bo tam jest bardzo poszukiwana. Tutaj zrobiłem research przed naszą rozmową w internecie. Pojedyncze sztuki są tylko dostępne, ale w zasadzie już jest rezerwacja, tak więc no, wszyscy czekamy na Malucha biografię. Wznowienie rozszerzone najlepiej. No na pewno będzie to gratka, bo będą inne zdjęcia w tej książce. Więc wymieniamy całą stronę fotograficzną plus dojdzie też taki nowy rozdział na końcu o tej współczesności Malucha, bo ja tę książkę pisałem w 2013-2014 roku, to jest ładnych parę lat temu i wtedy ten Maluch to jeszcze było tak, że wszyscy tak patrzyli trochę z ukosa i nagle od paru lat mamy niesamowity wybuch popularności Malucha. Maluch wraca, tak, mało tego Maluch jest to wraca w wielkim stylu. Auto poszukiwane przez młodych ludzi. Teraz to jest duży szyk pojawić się i przyjechać na Powiśle w Warszawie małym Fiatem z dziewczyną. No jest to na pewno coś oryginalnego, jest to odskocznia od tej codzienności. Ja tutaj powiem taką ciekawostkę, że w 2010 roku Maluchem wybrałem się w wyprawę ponad 1500 km do Mołdawii w zimę. Objeździłem bezawaryjnie w obie strony. Jedynie co, to musiałem po drodze raz pasek klinowy wymienić, tak? Więc a to rzecz normalna, takie rzeczy się wozi po prostu w bagażniku. Dokładnie, więc to było na wyposażeniu auta. Bardzo miło wspominam Maluszka, przerabiałem ich kilka, zresztą chyba jak każdy, tak? Podejrzewam, no też, że tak. Słuchaj, ja na początku lat 90. pamiętam, wybraliśmy się na urlop w Alpy niemieckie, austriackie i jechaliśmy małym Fiatem. I wszystko się zmieściło, cała rodzina, bagaże, tak, i kupę wspomnień. Namiot, jak padało, tośmy spali w tym małym Fiacie, dało się. Dało się. To były inne, fajne czasy, myślę. No, dość zabawnie było. Zabawnie. Teraz jak ci się zepsuje samochód, to jedyne, co możesz zrobić, to wyjąć telefon i zadzwonić po lawetę. A wtedy po prostu podciągałeś rękawy. Tak.
I była ta, może w danym momencie nie przyjemność majsterkowania, ale było to naprawialne na drodze. Wiesz co, ja miałem taką przygodę w ubiegłym roku, bo byłem na spocie w Warszawie, tam kilkadziesiąt maluchów przyjechało, bardzo fajnie, żeśmy tam zadali szyku, jeżdżąc po mieście, no i wracałem autostradą, nagle zgasło. Aha. Troszkę pooglądałem, popatrzyłem na ten silnik, okazało się, że słuchaj, wypchnęło cały kruciec z gaźnika z przewodem paliwowym. No wystarczyło odkręcić, wbić go młoteczkiem na miejsce, tak, żeby pojechaliśmy dalej. I to jest super w tych autach, tak? Że da się je naprawić i to motto, które mówię, że klasykiem jeździć na, jak najczęściej i zawsze na kołach, nigdy na lawecie, tak? Bo to jest ta przyjemność, tak? I jechania tym samochodem, przeniesienia się w tą epokę, tak? Z którego jest dany pojazd. Czyli tak, za moimi plecami jest Wołga milicyjna, przebieram się w mundur z tamtej epoki. No i jest ten klimat, tak? Zawsze jeszcze coś, wiesz, dorobisz do pensji, bo staniesz na ulicy, pozatrzymujesz samochody, mandacik wlepisz jakiś. No, tu jeszcze ciekawostka. Niejednokrotnie na zlotach podchodzą do mnie pary i panie pytają, czy mogą... Blondynkę pożyczyć. Inaczej. Panie pytają, czy mogą mnie za pałkę złapać w obecności swoich partnerów. Nie odmawiam, jeżeli tylko oni wyrażają zgodę, no to proszę bardzo. Tak, jest to taka ciekawostka. Ale wracając do malucha i biografii. Tutaj mamy taki konkurs dla naszych widzów. Coś specjalnego. Przemek obiecał, że gdy tylko pojawi się wznowienie tej publikacji, jeden egzemplarz własnoręcznie podpisany z autografem trafi do autora najciekawszego komentarza związanego z motoryzacją w czasie PRL-u, z tą historią kryminalną. Tak więc lajkujcie, komentujcie, no i czekajcie na wyniki, które będą na jesieni tego roku. Tak jest. Przemku, ja Ci dziękuję za czas poświęcony, za to, że przyjechałeś, porozmawiałeś, poopowiadałeś nam ciekawe historie. Prawda jest taka, że mnie po prostu zatrzymałeś na drodze. No, teraz już cała tajemnica, że tak powiem, została zdradzona, ale powiedzmy, będzie to kryminalna historia współczesna z Zagłębia, jak doszło do zatrzymania i tego wywiadu. Słuchajcie, tak więc reasumując, zapraszam Was do czytania wszystkich książek autorstwa Przemka. W chwili obecnej w księgarniach dostępna jest publikacja w postaci Wampira z Zagłębia, tak jak już było to Wołga powiedziane. Wołga też jest. Wydanie rozszerzone, Wołga też jest. Czarna Wołga, tak więc, a maluch, o którym mówiliśmy, maluch biografia, będzie już na jesieni. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.